Moi studenci już nie korzystają ze słowników papierowych, tylko z elektronicznych. To samo jest z encyklopedią. Ja jeszcze posługuję się słownikami papierowymi, ale coraz częściej, jeśli chodzi o wiadomości encyklopedyczne, sięgam do Wikipedii, która właśnie kończy 10 lat. Bardzo serdecznie życzę wszystkiego najlepszego. To, co mi się podoba także w Wikipedii, to pewien rodzaj interaktywności, która sprawia, że my możemy też w jakiś sposób wpływać na to, co tam jest. A to, że Wikipedia Polska jest na 4. miejscu pod względem liczby haseł, to sprawia, że jestem wręcz dumny z tego. Wszystkiego najlepszego. Chciałem złożyć gorące życzenia Wikipedii. To znaczy, że składam te życzenia wikipedystom, co stawia mnie trochę w głupiej sytuacji, dlatego że składam je ludziom, których nie znam, bardzo wielu ludziom. Jeszcze głupsze jest to, że składam je również sobie, bo ze 2 razy w życiu miałem okazję grzebania w jakimś haśle w Wikipedii. Składam je dlatego, że bardzo mi zależy na tym, żeby ta encyklopedia rosła i żeby była coraz lepsza, dlatego że będę miał w domu więcej miejsca na płyty, żeby mógł trochę przesunąć ciężkie encyklopedie i przede wszystkim dlatego, że cały czas z niej korzystam. To są życzenia w Creative Commons. Można je remiksować, korzystać z nich, publikować. Wszystkiego dobrego. Z okazji 10-lecia polskiej Wikipedii chciałam złożyć Wikipedii i wszystkim wikipedystom najserdeczniejsze życzenia. Czego można sobie życzyć? Tego, żeby za 10 lat prawdziwe było sformułowanie, że czego nie ma w Wikipedii, to nie istnieje. Marek Niedźwiecki, jestem w Wikipedii. Chciałem powiedzieć, że właściwie bez Wikipedii to ja już teraz nie istnieję. Załatwiliście mi to wszystko, co musiałem sobie sam załatwiać, szukając informacji na temat muzyków, płyt, koncertów w różnych innych miejscach, a teraz to wszystko mam w jednym miejscu. Na dodatek jestem pod hasłem Marek Niedźwiecki i nie ma tam żadnych błędów. Przyznam, że korzystam z Wikipedii kilka do kilkunastu razy dziennie i jestem z tego powodu szczęśliwy. Życzę Wam co najmniej jeszcze 90 lat. Marek Niedźwiecki. Wikipedia ma dopiero 10 lat, albo już 10 lat. Nie wiem, jak lepiej powiedzieć, bo człowiek sobie już nie wyobraża świata bez Google i Wikipedii. Właściwie Wikipedia stała się pierwszym źródłem informacji na jakiś temat i zachętą do tego, żeby dalej informacje poszukiwać. To jest niesamowite, że taki ruch światowy wyszedł, udał się, że tyle osób pisze, że tyle osób czyta. To jest wielka pomoc i wielka właściwie radość, że taka Wikipedia powstała. Więc autorom Wikipedii, wszystkim, którzy korzystają z Wikipedii i wszystkim, którzy tworzą Wikipedię, najlepsze życzenia z okazji 10-lecia i 100 lat. Muszę się przyznać do jednej rzeczy, że tak jak codziennie jem śniadanie, tak codziennie zaglądam do Wikipedii. Jako redaktor, kiedy po prostu czytam cudzy tekst, bardzo często zdarza mi się sprawdzać, co na dany temat mówi Wikipedia. Co napisał autor, a co na to Wikipedia. Przyznam, że to jest w tej chwili jedno z podstawowych moich źródeł informacji, ale oczywiście sprawdzam też, dlatego że zdarzają się pomyłki. Zdarza mi się, że potwierdzam coś w takiej prawdziwej, drukowanej encyklopedii, najczęściej tej encyklopedii PWN-u, ale zwierzę się, że moim zdaniem encyklopedia PWN jest 1000 razy mniej przydatna niż Wikipedia. W Wikipedii mam linki, mam różne fantastyczne źródła, do których mogę dojść. Dzięki Wikipedii, tak jak w ogóle dzięki internetowi, mogę podróżować w jakiś temat. Niestety, korzystając z encyklopedii papierowych, no raczej nie napodróżuję się za długo. Przyznaję, jestem wielkim fanem Wikipedii i moich obu książek, i Gotland, i Zrób Sobie Raj, nie byłoby, gdybym na początku, w pierwszej fazie pisania książek, nie weryfikował pewnych rzeczy Wikipedii. Mam takie życzenia i dla Wikipedii, i dla siebie. Otóż życzę sobie, żebym za 50 lat
i jeszcze sprawdzał różne rzeczy w Wikipedii. To oznacza, że ja będę żył 50 lat i Wikipedia będzie jeszcze żyła 50 lat. Z okazji 10. rocznicy powstania Wikipedii składam najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy ją tworzą. Aby tam znajdowały się same rzetelne i dobre informacje. A ci, którzy z niej korzystają, żeby byli zawsze zadowoleni. Serdecznie pozdrawiam. Ewa Wachowicz.